Cześć, tu Paweł z Baltic PHP.pl. Witajcie w odcinku numer 84. Kilka odcinków wstecz, kiedy prezentowałem Wam jakieś buty, chyba firmy Base, miałem na sobie koszulkę firmy Carhartt i wspominałem, że ją właśnie testuję, sprawdzam, porównuję to, co przedstawia nam w opisach producent firma Carhartt, a to, co jest naprawdę. Miałem tę koszulkę 3 dni na sobie, oczywiście nie 3 dni z rzędu, bo gdzieś tam był jakiś odstęp w użytkowaniu. I powiem tak, jeżeli szukacie koszulki na bardzo ciepłe dni, jeżeli spędzacie, nie wiem, dużo czasu w samochodzie, jeżeli pracujecie gdzieś na dworze, no może czarny kolor no to nie jest za bardzo udany kolor do pracy w pełnym słońcu, ale chciałem się skupić bardziej na materiale niż na moim doborze kolorystyki. Koszulka polo firmy Carhartt, bardzo cienka, bo gramatura to tylko 169 gram na metr. Poliester w 60% oraz kokuna, materiał 37,5 stopnia. To jest opatentowany materiał firmy Carhartt, który ma właściwości takie, że bardzo szybko odparowuje wilgoć z materiału i nie klei się całkowicie do ciała. Różnie bywa z koszulkami wykonanymi z poliestru. Różne są opinie. Ja kilka takich koszulek testowałem gdzieś na rowerze podczas biegania i tak dalej. No zawsze było tak, że te koszulki po jednym, dwóch, trzech, dziesięciu razach one już po prostu tak śmierdziały, że aż ciężko było wytrzymać sam ze sobą. A tu powiem tak. Ja wstaję wcześniej rano, tą koszulkę mam już na sobie od godziny 6, jest teraz godzina 22, ja mam ją cały czas na sobie przez cały dzisiaj dzień, gdzie było naprawdę bardzo gorąco, było sucho, wszyscy chodzili tacy umęczeni tym ciepłem, ja czułem się jakbym w ogóle nie miał na sobie koszulki, ani razu, nawet siadając do rozgrzanego samochodu. Nie czułem, żeby ta koszulka przyklejała się do mojego ciała, nie czułem, żeby była gdzieś mokra. Ten materiał jest naprawdę, naprawdę fantastyczny i szczerze mogę go polecić. Wiecie, że najczęściej testuję sam na sobie te wszystkie produkty, które Wam tutaj prezentujemy, więc naprawdę mogę powiedzieć, jak jest. Nie ubieram tej koszulki, nie wyciągam jej z folii i nie próbuję Wam tu wmówić, że jest tak albo inaczej. Producent zapewniał, że ta koszulka jest naprawdę tej technologii ekstremalnej, że spełni oczekiwania naprawdę wymagających użytkowników, no moje jak najbardziej spełniła. Do tego bardzo fajna koszulka polo, zapinana na trzy guziki, fajna stójka. Tutaj takie malutkie na przodzie logo Carhartt, które jest właściwie niewidoczne. Tutaj na lewym ramieniu tylko ta technologia Extreme Force, tylko taki mały znaczek, nic poza tym. Całe plecy wolne są do nadruku, jeżeli chcielibyście sobie zrobić nadruk własnej firmy, własne logo lub tutaj na prawej piersi jak najbardziej wskazane. Polecam. Bardzo fajny produkt. Sprawdził się w wysokich temperaturach, sprawdził się, bo jest lekki, bardzo cienki, bardzo przyjemnie się go użytkuje, nie dochodzi do żadnego krępowania ruchów, bo koszulka się bardzo fajnie rozciąga, jest taka naprawdę, naprawdę fajna, do tego jeszcze krój slim fit, dzięki czemu naprawdę fajnie ona wygląda, nawet na mnie, gdzie ja nie mam sylwetki modela, więc sami widzicie, że jest naprawdę dobrze. Jeżeli podobają Wam się takie koszulki, tu pod spodem będzie zamieszczony link, gdzie możecie sobie poczytać o tej technologii, zobaczyć, co to jest ta kokuna 37,5, zobaczyć, co się dzieje z tą koszulką i jakie ona ma właściwości, jaki ten materiał ma właściwości odprowadzania tej wilgoci z ciała. A ja zapraszam w swoim imieniu do obserwowania naszych mediów społecznościowych, gdzie codziennie pojawiają się nowe produkty, gdzie codziennie przedstawiamy Wam jakieś fajne, ciekawe koncepcje odzieży premium. Zapraszam oczywiście do oglądania naszego kanału na YouTube, gdzie codziennie pojawia się nowy film, codziennie przedstawiamy Wam jakiś fajny, ciekawy produkt, opisujemy go i tak jak w tym odcinku pokazujemy Wam i mówimy, jak jest. Na dzisiaj to już tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.